Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest dr Krzysztof Persak, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz współredaktor naukowy dwutomowego wydawnictwa Wokół Jedwabnego. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Chcielibyśmy z panem porozmawiać o Żydach polskich, którzy zdecydowali się ukrywać po aryjskiej stronie w czasie wojny. Zacznijmy jednak od pewnych, no, nazwijmy to informacji o charakterze statystycznym. Jak liczna była mniejszość żydowska w Polsce w II Rzeczpospolitej? Nie mamy danych dokładnych, ponieważ ostatni spis powszechny przed wojną był w 1932 roku. W związku z tym opieramy się na szacunkach. Te szacunki mówią, że to było około 3 miliony 300, 3 miliony 500 tysięcy osób. To jest jeszcze kwestia tego, kogo uważamy za Żyda i kto uważał się za Żyda, ale nie będziemy wchodzić w te szczegóły. No i tutaj pytanie trudniejsze z punktu widzenia materiału historycznego, a mianowicie jak państwo szacujecie, ile z tych osób przetrwało II wojnę światową i gdzie przetrwało? Szacunki tych, którzy przetrwali, oscylują wokół 300-kilkudziesięciu-400 tysięcy osób, ale trzeba pamiętać, że gro tej liczby, ponad 2/3, przetrwało dzięki temu, że znalazło się poza zasięgiem okupacji niemieckiej. Przede wszystkim mamy na myśli ludzi, którzy znajdowali się w głębi Związku Radzieckiego. To byli ludzie, którzy uciekli na teren okupacji sowieckiej, którzy potem ewakuowali się albo zostali zaciągnięci do Armii Czerwonej, albo migrowali za pracą w głąb Związku Radzieckiego i nie obejęła ich okupacja niemiecka. Szanse przeżycia pod okupacją niemiecką było wielokrotnie mniejsze. Czyli 1/3 to są ci, którzy na terenie okupacji przetrwali, tylko pytanie, czy przetrwali Myślę, że nawet mniej. Te szacunki, jeżeli chodzi o tych, którzy przetrwali na terenach okupowanych przez Niemców, nie mamy żadnych dokładnych liczb i są różne szacunki przedstawiane przez różnych historyków. One wszystkie oscylują wokół, powiedzmy, kilkudziesięciu tysięcy osób, 50 tysięcy plus minus ileś, ta liczba jest niewiadoma, ale też wszystko zależy od tego, o jakim terenie mówimy. Czy mówimy o terenie całej II Rzeczypospolitej, czy mówimy o liczbie tych, którzy przetrwali na obecnym terenie Polski. Bardzo trudno jest ze sobą uzgodnić te szacunki, ponieważ różni historycy biorą pod uwagę różne liczby. Wydaje się, że na terenie obecnym Polski, czyli Polski centralnej, przedwojennej Polski centralnej, przetrwało 30 tysięcy, 40 tysięcy, pewnie maksimum 50 tysięcy osób. Z czego, i to jest bardzo ważna rzecz, o czym się zapomina najczęściej, około połowy z nich przetrwało dlatego, że znaleźli się w niemieckich obozach pracy, tych, które istniały do końca wojny, także w obozach koncentracyjnych. Oczywiście to były straszne warunki, w których funkcjonowali, ale to było, statystycznie rzecz biorąc, była to jedno z ważniejszych miejsc, w których ludzie przetrwali. Ilu przetrwało po tak zwanej aryjskiej stronie, ukrywając się, tego oczywiście dokładnie nie wiemy. Mamy liczby wyrywkowe albo liczby sondażowe. W książce W pracy dalej jest noc, która pod lupę wzięła 9 powiatów okupowanej Polski, a ściślej Generalnego Gubernatorstwa. Mówimy tutaj o publikacji Centrum Zagłady. Mówimy o publikacji Centrum Badań nad Zagładą Żydów, wieloautorskiej publikacji, z których każdy autorów opracowywał jeden powiat, tak szczegółowo, jak się tylko dało. I to była praca, ważny jest jej podtytuł, Losy Żydów w wybranych powiatach Polski. Ona pokazuje jakby całą panoramę tych losów, od momentu wybuchu wojny aż do okresu tuż powojennego. I autorzy starali się zebrać ze wszystkich możliwych źródeł informacje o Żydach, którzy próbowali się ratować ucieczką, próbowali się ukrywać w różny sposób po aryjskiej stronie i tych, którzy przeżyli, jakby starali się imiennie ich policzyć. Wychodziło z tego, że wśród tych, którzy, o których było wiadomo, że podjęli taką próbę ratunku przed niemieckimi akcjami tak zwanymi likwidacyjnymi gett, czyli deportacjami do obozów zagłady i egzekucjami masowymi, wśród tych ludzi
odsetek tych, którzy przetrwali wojnę, był niezwykle niski. Wśród tych, którzy podjęli próby ucieczki, przeżyła 1/3 mniej więcej. Natomiast oni stanowili od 0,5% do 3,5% przedwojennej, czy jakby tej wyjściowej liczby Żydów w danym powiecie. Więc to pokazuje, że szanse przeżycia Żydów pod okupacją niemiecką były niezwykle, niezwykle małe. Statystycznie rzecz biorąc oczywiście. Pytanie, z tym, że możemy te liczby traktować wyłącznie jako orientacyjne. Możemy patrzeć na to jako informacje, które mówią o rzędach wielkości, bo naprawdę bardzo trudno mówić o liczbach bezwzględnych i mówić, że są to liczby ścisłe. O ile sobie przypominam, badacze zajmujący się Holokaustem mówią o jego trzech fazach. Ta pierwsza faza dotyczyła, jak rozumiem, getoizacji i trwała do początku wywózek. Kto w tej pierwszej fazie decydował się opuszczać getto? Co to byli za ludzie? Co o nich wiemy? To byli ludzie, którzy nie poszli do getta, jeżeli chodzi o getta zamknięte. Ludzie, którzy dysponowali odpowiednim kapitałem społecznym i kulturowym, tak bym powiedział, że mogli sobie pozwolić na to, żeby nie pójść do getta, czyli odpowiednio zasymilowani, znający język polski, znający kulturę polską, mogący funkcjonować w otoczeniu polskim, dysponujący także zasobami, które pozwalałyby im się utrzymać. Ale trzeba też pamiętać, że my nie możemy na to patrzeć z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy. Wtedy, na początku okupacji niemieckiej, nikt przecież nie wyobrażał sobie, że dojdzie do masowego mordu, do eksterminacji Żydów. Sami Niemcy do połowy 1941 roku nie wiedzieli jeszcze, że będą Żydów masowo mordować. Jakby ta idea wymordowania wszystkich rodziła się stopniowo. W związku z tym pójście do getta, wykonanie tych zarządzeń niemieckich dotyczących zamieszkania w wyznaczonych dzielnicach było czymś w miarę naturalnym. Jakby nie wiedziano jeszcze, jakie będą warunki w tych gettach. Nie wiedziano jeszcze, że to wszystko skończy się ludobójczym mordem. Więc nie było specjalnych powodów, żeby unikać przeprowadzenia się do getta. W Warszawie na przykład, kiedy Niemcy utworzyli getto, kazali przeprowadzić się do getta wszystkim Żydom mieszkającym poza wyznaczoną dzielnicą. I to było w sprawie 140 tysięcy osób, które musiały się do getta przeprowadzić. Z kolei chrześcijanie mieszkający na tym terenie musieli się wyprowadzić, około 100 tysięcy osób. Naszą wyobraźnię o gettach organizuje pewnie właśnie to, co wiemy o Warszawie. Getto otoczone murem, dosyć szczelnie odizolowane. Ale takie getto otoczone fizycznie murem było zaledwie kilka. O ile pamiętam, to była Warszawa, Kraków i Nowy Sącz. W innych miejscach to były płoty, parkany, a czasem po prostu wyznaczone kilka ulic, przy których Żydzi musieli mieszkać. W wielu miejscowościach, niemal do samego końca tej fazy eksterminacji pośredniej, Niemcy nie utworzyli gett. I były takie miejscowości, jak na przykład, nie wiem, w tej chwili akurat przypominam sobie Nowy Targ, o którym niedawno czytałem, gdzie Żydzi i chrześcijanie mieszkali razem, jakby wymieszani, nie było skoncentrowania Żydów w getcie. Większość gett, które powstały, a na terenie generalnego gubernatorstwa w różnych momentach, jeśli zliczymy wszystkie getta istniejące przez cały okres okupacji, to było ich ponad 340, a na całym terenie II Rzeczypospolitej ponad 600 gett. To były najczęściej getta otwarte lub półotwarte. Z powodów do ucieczki nie było. Trzeba sobie zdawać sprawę, i to jest może punkt wyjścia do całej rozmowy o ukrywaniu się Żydów po tak zwanej aryjskiej stronie, jaki był stan tego, co się potocznie nazywa relacjami polsko-żydowskimi w punkcie wyjścia. Trzeba spojrzeć na sytuację przedwojenną i początek okupacji, gdzie po pierwsze istniał olbrzymi dystans społeczny między ludnością chrześcijańską a żydowską. Mówię chrześcijańską dlatego, że w ówczesnym języku bardziej istniała opozycja chrześcijanie-Żydzi niż Polacy-Żydzi. Ta opozycja, której dzisiaj używamy, bardziej ona jest związana z pewnej etnicyzacji tego dyskursu, a także dzisiejszej perspektywy, kiedy Polska jest krajem monoetnicznym i jakby zapominamy o tym, że oprócz Polaków w Polsce mieszkali także Ukraińcy, Białorusini, oprócz Polaków i Żydów mieszkali Ukraińcy, Białorusini,
Niemcy, Litwini i tak dalej, i tak dalej. Czyli dystans oznacza z jednej strony... Dystans oznacza, że to są dwa oddzielne światy. Oddzielne światy. Czyli nie mamy wzajemnych znajomych. Jakby ta część wspólna ludzi, którzy utrzymują ze sobą kontakty, którzy znają się, jest bardzo niewielka. Po drugie, trzeba pamiętać o bardzo dużym nasileniu antysemityzmu, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Czyli przepraszam, nie chodzi tylko o dystans, chodzi o rosnącą niechęć wzajemną. Tak. Żydzi, ogólnie rzecz biorąc, przez większość społeczeństwa są obcy, są nieznani, są obcy kulturowo, są obcy społecznie i są niechciani. Cały czas w publicznym dyskursie przedwojennym, w dyskursie politycznym, oczywiście tutaj przodują partie nacjonalistyczne, Stronnictwo Narodowe, ale nie tylko, także Stronnictwo Ludowe, istnieje postulat dość powszechnie podnoszony pozbycia się Żydów z życia społecznego, życia gospodarczego, a docelowo w ogóle pozbycia się Żydów z kraju, ponieważ są oni pasożytami żyjącymi na zdrowym ciele narodu polskiego, sieją demoralizację, ten stereotyp Żydów jest niespójny. Z jednej strony są burżujami, z drugiej bolszewikami jednocześnie. W każdym razie są tym czynnikiem rozkładu i czynnikiem wrogim Polsce, narodowi polskiemu. I takie poglądy, myślę, że śmiało można powiedzieć, mniejszym lub większym nasileniu wyznaje olbrzymia część polskiego społeczeństwa. Są one, wchodzimy w II wojnę światową. Tak, są one częścią programu politycznego niektórych partii politycznych, ale także pod koniec lat 30. sanacja wchodzi we flirt z tymi nacjonalistycznymi ugrupowaniami i sama zaczyna głosić hasła antysemickie. W końcu to rząd polski miał program emigracji Żydów z Polski. Jest pewną ciekawostką i pewnym paradoksem, że Jan Karski, którego zasadnie uważamy za osobę, która zasłużyła się, osobę jakby zasłużoną, jeżeli chodzi o pomoc Żydom, przed wojną pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i zajmował się właśnie przygotowaniem planów emigracji Żydów polskich na Madagaskar. Więc jakby zarówno władze polskie, jak i duża część sił politycznych, a co za tym idzie, popierających te siły, czy będących zapleczem społecznym tych sił części społeczeństwa, nie chciały Żydów w Polsce. A w każdym razie uważały ich za wrogów, za czynnik wrogi, szkodliwy i tak dalej, i tak dalej. I z tym kapitałem wchodzimy, z tą spuścizną wchodzimy w okupację i te nastawienia się nie zmieniły z dnia na dzień. Z drugiej strony mówi Pan właśnie o tej pierwszej grupie osób decydujących się zostać po aryjskiej stronie, dysponujące kapitałem społecznym, jakimiś znajomościami, prawda, z czasów, czy relacjami, że tak powiem, międzyludzkimi z czasów powojennych. Siłą rzeczy to nie były liczne osoby. Wygląd, prawda, też pewnie tak, może grać tu rolę. No i pieniądze. Tu trzeba powiedzieć, że jakby początkowo, dopóki Niemcy nie zaczęli bezpośrednio mordować Żydów na dużą skalę, jakby nie istniała potrzeba ukrywania się poza gettem, mimo straszliwych warunków w tych gettach często panujących, głodu, chorób i tak dalej, ponieważ ten świat za murem getta był obcy i wrogi, albo obcy i niechętny Żydom. To nie jest tak, że za gettem czekano na nich z otwartymi ramionami. Dopóki istniały jakieś skupiska żydowskie, nawet w momencie, kiedy Niemcy już przystąpili do masowego mordowania Żydów, kiedy rozpoczęła się akcja Reinhardt, kiedy getta były, znowu używamy, niestety z braku lepszego określenia wciąż używamy języka sprawców, bo mówimy o likwidacjach gett, o akcjach likwidacyjnych. Trzeba powiedzieć, że od marca 1942 roku w Generalnym Gubernatorstwie Niemcy zaczęli deportować Żydów z gett do obozów zagłady. Nazywali to akcjami likwidacyjnymi. To były orgie przemocy, niezwykle brutalnej, nielimitowanej przemocy, która odbywała się na ulicach polskich miast i miasteczek.
Dlatego, że tym samym deportacjom towarzyszyły egzekucje przeprowadzane na miejscu. Niemcy zabijali starców, dzieci, chorych, kobiety, tych, którzy byli jakby utrudniali akcje deportacyjne, było ich trudniej. Ale nawet w tym momencie, dopóki istniały getta, dopóki istniały jakieś skupiska żydowskie, one nadal były jakimś oparciem. Żydzi często, zdarzało się, że Żydzi uciekali z gett, a potem wracali. Dlatego, nie znalazłszy oparcia po arabskiej stronie, wracali, żeby znaleźć się wśród swoich. Bo mimo tej dramatycznej, ekstremalnej sytuacji oczekiwania na dalszą akcję deportacyjną, to było nadal jakiś punkt oparcia, ta własna społeczność. Ja rozumiem, że... Więc to jest kontekst, w którym to wszystko się, kontekst sytuacyjny, w którym to wszystko, o czym rozmawiamy, się odbywa. Ja chciałbym jeszcze wrócić do początku i takich zastrzeżeń, które kiedy rozmawiamy o takich trudnych sprawach związanych z warunkami, w jakich Żydzi ukrywali się po arabskiej stronie, to trzeba dwa zastrzeżenia zrobić. Jedno, bo jakby ten cały dyskurs, jakim jesteśmy dzisiaj, to jest dyskurs o Żydach ukrywających się wśród Polaków, Polacy i Żydzi, i tak dalej. To, o czym mówimy, nie jest żadnym wyjątkiem w naszej części Europy. Dlatego ja też chętnie używam tego sformułowania z epoki Żydzi i chrześcijanie, dlatego że te relacje między Żydami a Polakami i wszystko, co się wydarzyło, nie jest jakimś wyjątkiem. Podobnie oczywiście wyglądała sytuacja na terenach wschodnich Rzeczypospolitej, gdzie tą większością lokalną byli Ukraińcy, czy Białorusini, czy Litwini. Jakby podstawy Polaków nie są ani in plus, ani in minus, nie odbiegają od podstaw innych grup ludności w tej części Europy, powiedzmy na ziemiach dawnej II Rzeczypospolitej, a nawet dawnej I Rzeczypospolitej, bo to w gruncie rzeczy był teren, który zamieszkiwali Żydzi we wschodniej Europie. Myśmy wyszli poza teren II RP, to przed oczami mi stoi film, który widziałem parę lat temu, słowacki film chyba z lat 60., gdzie Ida Kamińska gra jedną z głównych rol. Ida Kamińska, dyrektorka Teatru Żydowskiego do 68 roku. I to jest właśnie opowieść o tym, co się działo na terenie Słowacji. Film, gdzie nie ma ani jednego Niemca, są tylko Słowacy, ta słynna Gwardia Chinkowska i pokazane jest to, jak Słowacy, że tak powiem, organizują tą całą deportację, prawda, i żadnych wielkich przejawów solidarności ze strony lokalnej ludności, aby deportowani Żydzi nie mogli... Ja nie chciałbym dużo mówić na temat Słowacji, bo znam tę sytuację gorzej, ale trzeba jednak, jeżeli już o tym mówimy, to na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Słowacja to było marionetkowe, satelickie państwo, zależne od Niemiec. I to władze tego państwa słowackiego wydały swoich Żydów w ręce Niemców. Oni zostali deportowani do obozów zagłady na terenie Polski i tam większość słowackich Żydów zginęła. Na terenie Polski nie mamy żadnych kolaboracyjnych władz. Tak? Na terenie Europy Zachodniej, czy to w Holandii, czy we Francji, istniały policje, istniały władze administracyjne, które kolaborowały z Niemcami. Tego rodzaju zorganizowanych sił poza polską policją, tak zwaną policją polską, czyli policją granatową na terenie Polski. Nie było żadnego kolaboracyjnego rządu. To o tym trzeba pamiętać. Ale jest jeszcze drugie zastrzeżenie, o którym mówię, które trzeba mieć z tyłu głowy, kiedy się o tym wszystkim mówi. 95% Żydów polskich zginęło z ręki Niemców. W obozach zagłady, w masowych egzekucjach, zginęło z głodu i chorób w gettach, w marszach śmierci, w obozach koncentracyjnych. Więc w sensie statystycznym my mówimy, i to jest takie, historycy zajmujący się tym tematem ukuli takie określenie, że to jakby to się dzieje na marginesie, na obrzeżach zagłady. Więc jeżeli będziemy mówili o przyczynianiu się ludności miejscowej do zagłady Żydów, to też warto pamiętać, że w sensie statystycznym jest to zaledwie ułamek tego straszliwego mordu, jakim był Holokaust. Tylko że tu bardziej nie chodzi o stawianie, że tak powiem, jakiejś tezy absolutnie fałszywej, jakimś istotnym udziale ludności w samej zagładzie. Co bardziej chodzi o pytanie, no,
pytanie, które brzmi, czy przeciętny Polak miał szansę coś więcej zrobić dla tego kogoś, kto decydował się w drugiej fazie Holokaustu de facto, kiedy się zaczynają deportacje, uciec na drugą stronę. Więc właśnie, bo jeżeli mówimy o całym problemie ukrywania się Żydów, szukania ratunku po aryjskiej stronie, wśród ludności miejscowej, to mamy na myśli tak zwaną drugą i trzecią fazę zagłady. Druga faza zagłady, która nakłada się z trzecią, to jest właśnie tak zwane akcje likwidacyjne get, a potem trzecia faza zagłady, czyli wyszukiwanie Żydów, wyłapywanie Żydów ukrywających się. I cały spór, jaki się teraz toczy, kontrowersje, jakie wokół tego istnieją, dotyczą, jakby nie jest problemem brak pomocy. Nie jest problemem brak pomocy. Rzeczywiście pomoc Żydom była karana śmiercią i nikt nie wiedział, jak Niemcy zareagują w przypadku dekonspiracji, w przypadku wpadki. Problemem, który istnieje, jest problem związany nie z brakiem pomocy, ale z utrudnianiem Żydów w przetrwaniu. Czyli mamy na myśli denuncjację, mamy na myśli udział w niemieckich akcjach poszukiwawczych, łapankach, likwidacjach get, udział na rozkaz lub na ochotnika, różnie bywało, wyłapywanie Żydów gdzieś błąkających się w pobliżu wsi, do czego były zobowiązani sołtysi i straże wiejskie. Nie samo to, że pomoc była mała, albo za mała, albo wystarczająco mała, to nie jest zarzut, to nie jest temat. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mówimy o sobie pomoc, to mówimy o działaniu utylitarnym. To znaczy, że ten, kto, jeżeli ma pomagać, to on musi nie tylko przyjąć kogoś pod dach i ryzykować życiem swojej rodziny, ale musi sfinansować przetrwanie tego kogoś. A ludzie zapominają o tym, że życie w generalnym gubernatorstwie przywiązało się z dramatyczną pauperyzacją. Z walką o przetrwanie tych, którzy żyli, to wzięcie jeszcze kogoś na przechowanie, umówmy się, mogło oznaczać taki ciężar finansowy, że nie jest w stanie ten przeciętny Polak to udźwignąć. Tak, oczywiście. Większość, i to też nie jest problem, to znaczy to, że w większości, olbrzymiej większości przypadków pomoc Żydom, ukrywanie, a mamy na myśli przede wszystkim ukrywanie Żydów, była pomocą odpłatną. To znaczy Żydzi płacili za albo posiadanymi przedmiotami, bądź pieniędzmi za to, że ich ukrywano. I jakby w samych relacjach żydowskich o to nikt nie ma pretensji. Dopóki ta odpłatność jest ekwiwalentna, znaczy nie przekracza pewnej miary rozsądnej, bo oczywiście istniały też przypadki wykorzystywania Żydów. Istniały też i wcale nie mało przypadków, że ukrywający Żydów ukrywali ich tak długo, dopóki oni mieli środki na zapłacenie. Niekoniecznie środki pieniężne, czasem to były rzeczy. Jakby mówimy o społeczeństwie rzeczywiście dramatycznie spauperyzowanym, gdzie nawet ubrania stanowiły istotną wartość. Żydzi, jeśli mieli w ogóle szansę przygotować się do ucieczki, bo ten okres akcji likwidacyjnych, które zaczynają się w marcu 1942 roku, a trwają aż do co najmniej do wiosny 1943 roku, jakby to jest pewien proces. Więc dochodzą wiadomości o mordach i likwidacjach get w innych miejscowościach. Można się przygotować na ewentualność. I ci, którzy mają odpowiedni kapitał społeczny, czyli mają przede wszystkim znajomości wśród chrześcijan, co nie jest takie oczywiste. To najczęściej nie są bliskie znajomości, ale znajomości wynikające z przedwojennych kontaktów handlowych, biznesowych, zawodowych i tak dalej. I którzy mają środki materialne w postaci albo pieniędzy, albo rzeczy, które mogą zostawić, to starają się zostawić te rzeczy na przechowanie u różnych znajomych, żeby potem móc z nich korzystać. I nierzadko zdarzało się, że kiedy ta możliwość płacenia za pomoc się kończy, ci ludzie w najlepszym przypadku
byli wypędzani, ci ukrywani Żydzi, a w gorszym przypadku, najgorszym przypadku mordowani, bo takie przypadki też znamy. W przypadku pośrednim bardzo, znaczy może nie chciałbym uogólniać, a nie używać takich kwantyfikatorów liczbowych, bo my możemy mówić o pewnych zjawiskach zidentyfikowanych, ale żeby je policzyć statystycznie, to jest niemożliwe. Możemy mówić o czymś, że się zdarzało rzadko lub często. Jest to oczywiście względne na podstawie względnej częstości wzmianek w źródłach. W każdym razie zdarzało się nierzadko, o tak bym powiedział, że korzystano wówczas z nie wiem, jakiego tu słowa użyć, w cudzysłowie usług policji granatowej. To znaczy można było dzięki policjantom granatowym pozbyć się Żydów, wydając ich w ręce granatowej policji, którzy ich zabijali, nie angażując w to Niemców, żandarmerii niemieckiej. W związku z tym... To były raczej dość rzadkie. To były donosy. To były dość rzadkie przy... No myślę, że znamy ich co najmniej dziesiątki, jeśli nie setki takich przypadków. Aha, okay. O co chodzi? Policja granatowa, która podlegała Niemcom, była jakimś takim trochę pośrednikiem między ludnością miejscową a Niemcami. Czyli można było wydać Żydów w ręce granatowych policjantów, którzy jakby załatwiali problem we własnym zakresie, a Niemcy się nie dowiedzieli, w związku z tym nie pojawiało się zagrożenie represjami za to, że się wcześniej tym Żydom pomagało. Tego typu przypadki są. Granatowego pojawia się w tej słynnej, znaczy słynnej, może nie słynnej, ale gdzieś kiedyś chyba Andrzej Wajda nakręcił, że tak powiem, film o granatowym policjancie nazwisko Kłos. Tak, sprawa Franciszka Kłosa, o ile pamiętam. Franciszka Kłosa, Stanisława Rembeka, prawda? Takiego przedwojennego, tak, zapomnianego pisarza. Rola granatowej policji w zagładzie Żydów była istotna. Mianowicie Niemcy, kiedy przeprowadzali akcje likwidacyjne gett, wykorzystywali wszystkie siły, jakie siły na jakim terenie, na danym terenie dysponowali. Jedną z nich była granatowa policja. W związku z tym granatowa policja brała czynny udział w akcjach likwidacyjnych gett, w zabijaniu Żydów na miejscu, w ich pilnowaniu, w rozstrzeliwaniu na właśnie bardzo często na cmentarzach żydowskich, tych, których nie załadowano do wagonów, w eskortowaniu ich do wagonów, a potem brała udział w różnych obławach, akcjach poszukiwawczych. To jest bardzo czarna karta w dziejach granatowej policji, którą należy uznać po prostu za część niemieckiego aparatu okupacyjnego. Jasne. Mimo tego, że oczywiście wierchuszka granatowej policji także współpracowała z Polskim Państwem Podziemnym. Och, to jakby cała ta rzeczywistość jest niezwykle skomplikowana. Znamy przypadki granatowych policjantów, którzy jednocześnie są konspiratorami Armii Krajowej i jednocześnie zabijają Żydów. Znamy takie przypadki, kiedy granatowy policjant jakiegoś Żyda ukrywa i mu pomaga, jednocześnie uczestniczy w akcjach likwidacyjnych i zabija innych Żydów. To bardzo złożona rzeczywistość. Pytanie jest teraz takie, mianowicie, jeżeli już jesteśmy w tej fazie deportacyjnej i mamy te osoby, które ukrywają się po drugiej stronie, bo mają relacje, mają dobry wygląd, mają zasoby finansowe, czy było w ogóle możliwe przetrwanie, tak nie do końca wikując w ten proces lokalnych Polaków? Na zasadzie bycia kimś, to podszywa się pod Aryjczyka, prawda, i próbuje normalnie żyć. Otóż, to były częste przypadki w ogóle. Otóż mi się wydaje, że trzeba rozróżnić po pierwsze sytuację ukrywania się na wsi i w małych miasteczkach i w dużych miastach, bo po prostu duże miasta dawały większą anonimowość, w związku z tym łatwiej, jeśli oczywiście dysponowało się fałszywymi papierami, kompetencjami kulturowymi, tak to nazwijmy, do udawania chrześcijanina, plus pieniędzmi czy innymi walorami majątkowymi, to można było i byli tacy ludzie, którzy ukrywali się, którzy żyli, to się było nazwą ukrywania się na powierzchni, tak? Którzy żyli po aryjskiej stronie całkiem samodzielnie, także utrzymując się, bo jeżeli ktoś miał dobre papiery, dobry wygląd tak zwany, to mógł normalnie pracować, zarabiać, utrzymywać się.
Znacznie trudniejsze było ukrywanie się pod powierzchnią, jak wówczas mówiono. Czyli już, czyli rzeczywiście fizyczne ukrywanie się. Nie wychodzenie na świat zewnętrzny, bo to wymagało i kryjówki, i wymagało także pomocy czyjejś w dostarczaniu żywności, ale także i w tych przypadkach były sytuacje, kiedy tacy ludzie ukrywali się nie tylko dzięki pomocy Polaków czy chrześcijan. Istniały organizacje i sieci pomocowe żydowskie. My cały czas mówimy o Żegocie, czyli Radzie Pomocy Żydom przy delegaturze rządu, która powstała w grudniu 1942 roku. Notabene wtedy już olbrzymia większość Żydów polskich nie żyła, bo do końca grudnia 1942 roku Niemcy deportowali do obozów zagłady około 1 300 000 ludzi, plus dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej, zamordowanych na miejscu. Ale Żegota, która funkcjonowała w Warszawie, Krakowie i Lwowie w zasadzie, plus utrzymywała kontakty z niektórymi obozami pracy, miała pod opieką 3-4 tysiące osób, dla których organizowała lewe papiery, wyszukiwała mieszkania, wypłacała zapomogi na utrzymanie. W tym samym czasie Żydowski Komitet Narodowy i Bund miały pod opieką ponad 2 razy więcej osób niż Żegota. No fakt raczej nieznany. Fakt raczej nieznany. W ogóle o Żydowskim Komitecie Narodowym się mało mówi. Nie istnieje monografia Żydowskiego Komitetu Narodowego. A to były sieci pomocowe już czysto żydowskie, które oczywiście współpracowały z delegaturą i rządem polskim, bo pieniądze dla nich przychodziły od organizacji żydowskich na Zachodzie za pośrednictwem rządu polskiego i były wypłacane przez delegaturę rządu, ale to były sieci już czysto żydowskie. Zresztą sama Żegota była, o czym trzeba pamiętać, była organizacją polsko-żydowską. Nie była to organizacja, którą Polacy zorganizowali dla Żydów, tak? I gdzie jakby Polacy opiekowali się Żydami. Nie, to był jakby polsko-żydowski komitet porozumiewawczy na rzecz pomocy Żydom. Tak bym go nazwał, próbując zdefiniować jego funkcję. W końcu w skład kierownictwa Żegoty wchodzili przedstawiciele polskich organizacji lewicowych i demokratycznych. Ale z drugiej strony przedstawiciel Żydowskiego Komitetu Narodowego Adolf Berman i Bundu Leon Feiner. I 1/3 budżetu Żegoty to były pieniądze przekazane przez organizacje żydowskie na Zachodzie. Wróćmy do tego wątku, który pan poruszył, a potem żeśmy poszli trochę w inną stronę, a mianowicie tego, że problemem, no, przede wszystkim no, wywołującym, jakby to powiedzieć, moim zdaniem niepotrzebne emocje, to jest ten wątek no jednak tego, że ze strony no, Polaków, jakby to powiedzieć, często no, Żydzi czuli też ten element zagrożenia, prawda, w postaci tych, którzy dekonspirowali, tych, którzy donosili, no i wreszcie szmalcownicy, prawda? Jeżeli zajrzymy do prasy konspiracyjnej, czyli głosu Polski podziemnej, polskiego państwa podziemnego, tak, jakby tego polskiego głosu z podziemia. Celowo o tym mówię, bo jakby podważa się relacje żydowskie tutaj. Ale nie, sama prasa konspiracyjna mówi o nagminnym szmalcownictwie, o rozpowszechnionym donosicielstwie i tak dalej, i tak dalej. I to znajdujemy wszędzie. Więc sama prasa konspiracyjna, prasa polska mówiła o nagminnym, rozpowszechnionym donosicielstwie, szantażowaniu Żydów i szmalcownictwie. I chciałbym tutaj zacytować bardzo znamienny pasus z artykułu Zofii Kosak-Szczuckiej. To nie jest osoba w tym kontekście przypadkowa, przecież to jest założycielka tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, Żegota, który potem się przekształcił w Radę Pomocy Żydom. W 1943 roku Kosak-Szczucka pisze tak. Gromady donosicieli i szmalcowników rosną i dochodzą do wymiarów niewiarygodnych i przerażających. Szantażyści czynią niemożliwym życie stale rosnącej liczbie ofiar nazistowskich prześladowań. Śledzą je bezostannie.
Nie ma się co dziwić, że Żydzi czują się jak ścigane zwierzęta. Jakby ten cytat sugerował taką opinię, którą ktoś tam kiedyś powiedział, nie wiem kto, że w zasadzie na każdej warszawskiej ulicy trzeba było liczyć się z tym, że stał szmalcownik i obserwował tych, którzy przechodzili. Relacje żydowskie, jakie mamy, a tych relacji pochodzących od Żydów, którzy przez jakiś czas co najmniej ukrywali się, czy przebywali w Warszawie, ci, którzy wychodzili z getta na rejską stronę, no wiemy, że właściwie każdy z nich, albo niemal każdy z nich spotykał się z przypadkami szantażowania, z przypadkami szmalcownictwa, z przypadkami, albo słyszał o przypadkach donosów. Na przykład Adolf Berman, wiemy to z dzienników jego żony, opublikowanych zresztą, musiał chyba 5-krotnie zmieniać mieszkanie w Warszawie, ze względu właśnie na to, że był nachodzony przez szantażystów. Okej. No dobrze, z drugiej strony mamy polskie państwo podziemne, głosy potępiające szmalcowników. Czy podejmowano jakieś, no nazwijmy to, działania represyjne ze strony polskiego państwa podziemnego przeciwko nim? I jakie miały one, jeżeli były takowe, to jaka tam była skala? Deklaratywne potępienia szantażowania Żydów szmalcownictwa znajdujemy w prasie konspiracyjnej mniej więcej od 1943 roku. Dlatego, że w ogóle sprawa jakby szantażowania Żydów staje się aktualna w tym momencie, kiedy i ucieczki Żydów stają się masowe, czyli od jesieni 1942 roku. Natomiast jeżeli chodzi o karanie, o znane przypadki wyroków cywilnych sądów specjalnych na szmalcowników, na tych, którzy działali na niekorzyść Żydów, to znamy pojedyncze przypadki. Wydaje mi się, że to jest około 10. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd, ale wiemy, że przynajmniej Żegota uważała działania polskiego państwa podziemnego za całkowicie niewystarczające i wzywała wręcz władze polskiego państwa podziemnego, żeby chociaż, nawet jeżeli się nie ściga skutecznie szmalcowników, to przynajmniej, żeby ogłaszać fikcyjne wyroki po to, żeby odstraszać ludzi od tego procederu. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na początku i tego punktu wyjścia, czyli że ogólnie rzecz biorąc postrzeganie Żydów jako obcych, niechcianych, niemiłych, nie skończyło się przecież z momentem wybuchu wojny. Propaganda niemiecka, bardzo intensywna antyżydowska propaganda niemiecka, cały czas eksploatowała te wątki antysemickich stereotypów i jakby utwierdzała je. To, co Niemcy dodawali do antysemickich stereotypów istniejących i już zakorzenionych głęboko przed wojną, to była kwestia rasowa, element rasistowski, uważanie Żydów za gorszą rasę i element dehumanizacji Żydów, przedstawiania ich jako podludzi. Natomiast problem polega na tym, że niechęć do Żydów, czy ją nazwiemy antysemityzmem, czy dystansem do Żydów, w każdym razie ta bariera, bardzo silna bariera między społeczeństwem, między Żydami a nieżydowską częścią społeczeństwa, utrudniała pomoc Żydom, angażowanie się w pomoc Żydom, dlatego że delegitymizowała współczucie. Bo to, co się działo z Żydami, było czymś, co się dzieje ludziom nam obcym, z którymi nie czujemy związku. Ale też i trzeba powiedzieć, że sam antysemityzm jako taki był rozpowszechniony i to była jedna z barier także, z którą zderzało się władze polskie w Londynie, a także władze Polski podziemnej, ponieważ zbytnie zaangażowanie, wykazywanie sympatii dla Żydów podważałoby ich poparcie w polskim społeczeństwie. O tym bardzo, bardzo wyraźnie w formie przestrogi pisał nie kto inny jak generał Stefan Grotrowecki, dowódca Armii Krajowej.
a właściwie wówczas Związku Walki Zbrojnej, komendant Związku Walki Zbrojnej, w depeszy z 25 września 1941 roku, wysłanej do premiera i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego w Londynie. Kontekstem dla tej depeszy było przemówienie Sikorskiego, który złożył Żydom polskim życzenia z okazji żydowskiego Nowego Roku, jesienią 1941 roku. Mówimy o sytuacji, rok 1941, akcja Reinhardt się jeszcze nie zaczęła, Żydzi są izolowani w gettach. I w tym czasie pisze Rowecki do Sikorskiego. Proszę przyjąć jako fakt zupełnie realny, że przygniatająca większość kraju jest nastawiona antysemicko. Nawet socjaliści nie są tu wyjątkiem. Różnice dotyczą tylko taktyki postępowania. Nie znam przyczyn, które zmuszają rząd do takich pociągnięć, ale tu w kraju obniżają one gwałtownie jego popularność. Tylko skąd to nasilenie antysemityzmu się wzięło? Chodziło tylko o skuteczność propagandy niemieckiej? Nie, myślę, że mówimy o po prostu pewnym kontinuum postaw z okresu przedwojennego. A oczywiście propaganda niemiecka jeszcze je intensyfikowała. No to powiem szczerze, stoi to w dość sporej sprzeczności, te fakty, bo mówimy o faktach, a nie o jakichś opiniach powojennych, w sporej sprzeczności, no chociażby z taką, nazwijmy to obserwacją, znaczy obserwacją, poglądem, prawda, o tym masowym poparciu, prawda, Polaków przy ratowaniu Żydów i tu mi się od razu nasuwa, no, jakby powiedzieć, cytat z wypowiedzi premiera Morawieckiego, który wymienia czołowych polskich radykałów prawicowych, nacjonalistów, członków przedwojennego NR-u, de facto organizacji parafaszystowskiej, jeśli się mylę, to proszę mnie tutaj poprawić, które by sugerowało, że nawet byli one ONR-owcy masowo tutaj popierali, znaczy wspierali, że tak powiem, ratowali Żydów, a nie mówimy tylko o jakichś pojedynczych, niezwykle szlachetnych, że tak powiem, czynach. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo mówimy o sprawach poważnych, a nasuwa się tylko powiedzenie, diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam się dzwoni. Przykłady wymienione przez premiera są absolutnie wyjątkowe i nie jest to reprezentatywne dla stanowiska polskich nacjonalistów spod różnych znaków, czy to Stronnictwa Narodowego, czy jeszcze bardziej prawicowych organizacji typu Miecz i Pług. Nie ma wątpliwości, że prasa konspiracyjna nacjonalistycznego odłamu Polski podziemnej zajmowała stanowisko zdecydowanie antysemickie. I gdy czyta się prasę właśnie tak zwaną narodową, czyli wolę nazwać nacjonalistyczną, to z niej wynika, że Polska ma nie dwóch wrogów, Niemców i Sowietów, ale trzech wrogów. Niemców, Sowietów i Żydów. W momencie, kiedy zaczyna się mordowanie Żydów, w prasie konspiracyjnej, nacjonalistycznej, ale nie tylko, znajdujemy takie bardzo ambiwalentne podejście. Bo z jednej strony rzeczywiście z potępieniem mówi się o niemieckim okrucieństwie, o bestialstwie Niemców, ale z drugiej strony mówi się, że jakby wyraża się mniej lub bardziej otwarcie satysfakcję, że Żydzi znikają z polskiego pejzażu. I bardzo otwarcie się mówi, bo nie zdawano sobie sprawy jeszcze ze skali tego mordu. Bardziej mówi się, że dla Żydów po wojnie nie ma miejsca w Polsce. Ale jeśli chodzi o narodowców, jeśli chodzi o NSZ w tym przypadku, to zacytuję jeden tylko fragment z artykułu z czasopisma Propaganda Centralna, wydawanego właśnie przez Narodowe Siły Zbrojne 1942 roku. Ono się odnosi bezpośrednio do kwestii pomocy Żydom. Należy napiętnować tych, którzy chcą ukrywać między sobą Żydów i ogłosić ich zdrajcami sprawy polskiej. Każdy prawy Polak wie, że w odrodzonej Polsce dla Niemca, jak i dla Żyda, miejsca nie ma. No to w tym momencie trudno się dziwić, że ci, którzy zdecydowali się pomóc Żydom, to po wojnie się z tym nie odnosili. Tak, to znaczy myślę, że dopiero na tym tle, które żeśmy zarysowali, można mówić o wyjątkowym heroizmie tych, którzy nazywamy sprawiedliwymi wśród narodów świata. I chyba rzeczą obojętną jeszcze brali za szczególne życzenie, prawda? Tych, którzy pomagali. Tak. Znaczy, to jest kwestia
Trudna, ponieważ standardy, jakie przyjęło Yad Vashem na początku, które tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznaje za bezinteresowną pomoc Żydom, nie przystawały do okupacyjnych realiów, gdzie pomoc najczęściej była świadczona odpłatnie, choćby w postaci ekwiwalentu za utrzymanie co najmniej. Choć zdarzały się wyjątki ludzi, którzy świadczyli tę pomoc zupełnie bezinteresownie. Ale przyjmowanie odpłatności od ukrywanych Żydów nie było uważane za nic drożnego przez samych Żydów, dopóki nie przekraczało granic przyzwoitości. No i potem zaczęto na to przymykać oko, albo też po prostu we wnioskach do Yad Vashem zatajano ten element. Zresztą właśnie chcę o tym, znaczy podkreślmy to bardzo jasno. Wyjątkowy heroizm tych, którzy udzielali Żydom pomocy. Nie tylko dlatego, że rzeczywiście groziła za to kara śmierci i znamy wyniki najnowszych badań, które przeprowadził pod egidą IPN-u dosyć duży zespół historyków, oni zidentyfikowali 654 przypadki represji za pomoc Żydom. Takie w pełni potwierdzone, zweryfikowane, gdzie nie ma żadnych wątpliwości. I w tych 654 przypadkach w około połowie kończyło się to śmiercią tych, którzy, nie mówię nawet o śmierci Żydów, ale, bo to było oczywiste, że Niemcy Żydów zabijali, ale także tych, którzy pomagali. Druga połowa, rozumiem, lądowała w obozach koncentracyjnych. Różnie było, różnie bywało, ale to było realne i poważne zagrożenie. Statystycznie rzecz biorąc, na poziomie 50% zagrożenia śmiercią, ale przecież nigdy nie było wiadomo, w którym przypadku jak Niemcy zareagują. Także to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to pomaganie Żydom odbywało się wbrew klimatowi, jaki wokół Żydów panował, tak to delikatnie nazwijmy. Nie było konsensusu społecznego, że Żydom należy pomagać. Były natomiast zachęty ze strony Niemców, z jednej strony kary, a z drugiej strony zachęty do wydawania Żydów, ale także i obowiązek nakładany na sołtysów i straże wiejskie. Były nagrody za oddawanie Żydów w ręce niemieckie. Nie było natomiast konsensusu i zgody, że pomaganie Żydom jest pożądane, bo to było też sprowadzanie zagrożenia na społeczność. Więc pomaganie Żydom było aktem wieloaspektowo, rzecz biorąc, nonkonformizmu. Nie jesteśmy absolutnie w stanie powiedzieć, ilu Polaków udzielało pomocy Żydom. Wiemy, że 7 tysięcy osób z Polski otrzymało tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Myślę, że można zaryzykować hipotezę, że realnie pomagających Żydom było 2, 3, 4 razy więcej. Bo nie wszyscy Żydzi przeżyli, żeby złożyć taki wniosek, nie wszyscy Żydzi chcieli, bo też trzeba wiedzieć, że z tą pomocą, z sytuacjami ukrywania Żydów, one nierzadko były bardzo ambiwalentne. Znamy przypadki dosyć brutalnego wykorzystywania ukrywanych, złego traktowania i tak dalej. Bardzo interesujące badania przeprowadziła kiedyś Zuzanna Sznepkołacz, która na podstawie Encyklopedii Sprawiedliwych starała się statystycznie opracować problem pomocy, ale także skonfrontowała wyrywkowo tę dokumentację, jaka została złożona w Yad Vashem, a jest to dokumentacja o charakterze laudacyjnym, tak, której pomija się zjawiska negatywne, z relacjami tych samych Żydów złożonych po wojnie w żydowskich komisjach historycznych. No i okazuje się, że w tej dokumentacji składanej dla Yad Vashem wiele jakby tych ciemnych faktów zostało
pomijanych, bo w ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli te relacje między ukrywającymi a ukrywanymi niekoniecznie były różowe, to w ostatecznym rozrachunku liczyło się to, że tym Żydom uratowano życie i przeważała wdzięczność, zwłaszcza z perspektywy lat późniejszych. To są bardzo, bardzo złożone, skomplikowane i często niejednoznaczne sytuacje. Ale chcę jeszcze odnieść się do takiego mitu, który zasadza się chyba na bąmocie Władysława Bartoszewskiego, że żeby uratować jednego Żyda, potrzeba było 10 osób, które mu pomagały. I po pierwsze ta jakby... A to się jakoś rozpowszechniło w myśleniu... Ciekawe, że pan użył sformułowania bąmot, a nie fakt statystyczny. Tak, bo to jest bąmot. Bąmot, który nie jest potwierdzany przez wyrywkową wiedzę statystyczną, jaką dysponujemy. Mianowicie, po pierwsze to pomija sprawczość Żydów i to, że oni sami sobie starali się pomagać. Byli ludzie, którzy przetrwali zupełnie o własnych siłach, organizując sobie aryjskie papiery, funkcjonując jako chrześcijanie. Były te żydowskie sieci pomocowe, o których wspomniałem. Ale czysto statystycznie, właśnie w tych badaniach Zuzanny Sznef-Kołacz, gdzie ona przeanalizowała biogramy wówczas około 5000 sprawiedliwych, opublikowane w Encyklopedii Sprawiedliwych, tych polskich sprawiedliwych, więc to już jest jakaś dosyć duża liczba. I po prostu zestawiła ze sobą liczbę sprawiedliwych i liczbę Żydów, którym pomogli. I z tych badań Zuzanny Sznef-Kołacz wynika, na tej dosyć dużej próbce sprawiedliwych, że statystycznie rzecz biorąc, 10 sprawiedliwych pomagało 12 Żydom. Czyli parametr 1 do 1. Czyli mniej więcej 1 do 1. 1 do 1. Więc nie mówimy o setkach tysięcy jeżeli, Polaków. Jeżeli w ogóle chcielibyśmy przeprowadzać takie, moim zdaniem, mało sensowne statystyczne operacje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu.